Yo, cześć, siemano! W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam serwer rmc.pl, którego start trybu Mega Drop ma już miejsce jutro o 18. Będzie to już trzecia edycja. Na starcie, jak i przez całą edycję, każdy będzie miał rangę VIP. Wersja od 1.8.8 do 1.19.3, ale polecam wam 1.8.8 najlepiej. Jest to typ Mega Drop. A teraz przedstawię wam komendy po kolei, jakie są dostępne na serwerze. Pod komendą ukośnik pomoc możecie się dowiedzieć o każdej randze oraz o youtuberze, jak i o youtuberze plus. Aby otrzymać youtubera, wystarczy mieć 0 subskrypcji i wystarczy tylko wrzucić reklamę. Także każdy z was może otrzymać youtubera. Pod komendą drop możecie zobaczyć drop z kamienia, kobleksa, pandory oraz spin case'a. Możecie też włączyć, wyłączyć czego wam chcecie, żeby wam dropiło. Kity, jakie są dostępne, możecie też podglądnąć, jeżeli chcecie się dowiedzieć o jakim kicie, co możecie. Kit TNT, są rzucaki, premium case, 25 premium case'ów. Dwa kity TNT są dla rangi wyższej i mniejszej. Pod efekty, pod skrót EG, jak ktoś szybciej podczas walki. Możecie zakupić efekty. Hejsta, siłkę pod to Mega Drop 1.8.8. Pod schowek możemy wypłacić koksy, profile oraz perły. Limit wynosi 3, 12, 4, tak jak jest tutaj pokazane. Pod komendą amu jest najlepszy przedmiot na serwerze, jest to amulet. Mogę wam zaprezentować jak on działa, że używacie go i macie speeda 3, siłkę 2 i żeby kogoś na przykład dogonić, lecz go stracić i zdobyć będzie na pewno bardzo ciężko. Pod komendą ukośnik topki macie pokazane, kto jest w pierwszej topce, pierwsze 10 najlepszych graczy. Topka pierwsza dostaje najlepszą rangę hard na całą następną edycję. Pod komendą ukośnik craftingi możecie podglądać, jak się craftuje dany farmer, na przykład idziemy na gildię rzucaka koronawirusa, czyli efekty, kręcenie się w głowie, że na przykład rzucacie tym. Nie wiem tego, bo to wam nie zaprezentuję aktualnie, ale zaraz wam pokażę. Pod komendą warp skrzynki. O, muszę poczekać 3 sekundy. Ja przy tym okazji wezmę kluczyki, żeby wam pokazać, co dropić ze skrzynek. O, jesteśmy właśnie na warp skrzynki z epickiej. Dropi miecz szóstka, rzucak i takie mam, zobaczymy co mi akurat wydropi, otworzę koksy, refile, trucizna, pandora, mieczyk szóstka, o, czyli najlepsze co mogę dropnąć. Łuki, dobra. Z hardcore'owej, czyli najlepszej, też dropi szóstka, kilo w dziesiątka i vouchery, więc to chyba każdy by chciał z nas dropnąć. Spróbujemy, czy jak otworzę 10, to dropnie mi jakiś voucher. No nie, niestety mi nie dropnął. Czekolwiek dropną epicki klucz i w najgorszej skrzynki zwykłej to dropią też w miarę dobre itemy. Kilo w dyszka, więc to na pewno się przyda. I mieczek piątka. Czy dropnie mi kilo w dyszka? Tak, udało się go wydropić. Pod komendą ukośnik hajs sprawdzamy, ile mamy stan konta wykopany. Na sklepy można sprzedawać i kupować jakieś przedmioty za to, za emeraldy. Sell out, jak ktoś kopie na awku nockę, to może sobie ustawić binda pod komendę sell all i będzie sprzedawał wszystko co macie w ekwipunku. I jeszcze ważna rzecz, że jak craftujecie koksy, to używamy komendy ukośnik craft cox. Jak refile to craft ref. I jak zjecie koksa, to dodaje się efekt haste'a i speeda. Pod komendą ukośnik G mamy komendy o gildii, takie podstawowe. Pod baza tepa nas na bazę. Mogę wam zaraz, pokażę wam jak wygląda gildia. I po założeniu gildii pod komendą załóż tag i nazwa gildii spełnimy się, tutaj mamy jajko gildyjne. Jak klikniemy prawym, to pokazuje punkty, kto jest, jakich członkowie, lidera, zastępcę, życia, sojusze. I takie coś po prostu jest na, po założeniu gildii. I jeszcze na czacie, jak teraz zauważyliście, jest, można dostawać legendarny kluczyk. Co jakiś czas pokazuje się ukośnik kod i trzeba przepisać to co jest i wtedy się otrzymuje kluczyk, także to tyle, dalej. Pod komendą warp enchant możemy sobie wybrać jaki chcemy enchant, tylko czekajcie, muszę, a nie, nie mam nic, co wybierany enchant jest tutaj. O, o to chodziło, że możemy sobie wybrać knoka za daną liczbę expa. Mamy też magiczne kowadło, warp kowadło. O, dobrze napisałem, czy skąd jeszcze nie tepnie, to wam też pokażę co robią kowadło. No i w kowadle po prostu naprawiamy sobie item, jeżeli mamy rangę, albo jeżeli bierzesz opcję kowadła, będziesz miał możliwość korzystania ze zwykłego kowadła. Będziesz musiał mieć, jeżeli będziesz chciał skorzystać, będziesz musiał poczekać 20 sekund. Zobaczymy. Poczekamy.
Musiałem sam zobaczyć, widzę, jak to kowadło działa. I działa ono w taki sposób, że po lewej stronie mamy zwykłe kowadło, w którym teraz wybraliśmy opcję zwykłe kowadło i mamy ją przez 20 sekund, 20 sekund można znowu wybrać. I tutaj po prostu naprawiamy item albo go nazywamy jakoś KHP. Na poziom, więc go nie nazwę. A po drugiej stronie, to jeszcze muszę 5 sekund poczekać, pokazuję w lewym dolnym rogu na czacie. Będzie też wyświetlał na środku, możesz wybrać GUI. Po drugiej stronie mamy magiczne kowadło, w którym wybieramy albo zmiana nazwy przedmiotu, albo naprawa przedmiotu i po prostu naprawia od razu kill-off czy coś tam. Tutaj znajduje się strefa Pibin, na której mam nadzieję, że zobaczy jak najwięcej was już jutro o godzinie 18. Także ip.bymc.pl i do zobaczenia jutro, trzymajcie się, siemano, elo elo, do jutra. A i widzowie, jeszcze zapomniałem dodać, że co 20 łapek w górę będzie losowany VIP na całą edycję, także zostawiajcie niki w komentarzach i trzymajcie się, miłego grania w sobotę, widzimy się, siemano.